Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony matrunerito.pl. Witam was w kolejnym odcinku, moi drodzy. Oczywiście na samym starcie zostawiajcie łapencję w górę. No i słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Dziecka, więc moi drodzy, na samym wstępie zapraszam was do mojego sklepu, gdzie możecie sobie kupić właśnie na Dzień Dziecka eleganckie koszulki Matrunerito, Kicka albo Lucy, więc wbijajcie, naprawdę fajnie. Moi drodzy, to co? Słuchajcie, dzisiaj taką mamy akcję, ponieważ... znalazłem coś, ktoś mi coś przygotował. Słuchajcie, nie pytajcie, dlaczego jestem łysy, ponieważ byłem cały, białe włosy po prostu mi się zmieniły na kolor czerwony i musiałem zmienić. Więc słuchajcie, jeśli filmik wam się spodoba, koniecznie zostawiajcie łapencję w górę, dajcie znać, czy wy dostaliście cokolwiek na Dzień Dziecka. Więc moi drodzy, lecimy z odcineczkiem. Okej, zobaczcie, muszę wam to pokazać na samym wstępie, bo to jest coś niesamowitego. Dostałem prezent, słuchajcie, dostałem prezent. Chociaż przynajmniej jest to informacja o prezencie, więc trzeba coś przeczytać. No nic nie czytałem, po prostu patrzcie, tutaj jakaś taka, nie wiem co to jest, ten jakiś kolorowy, takie półkole, więc trzeba to sprawdzić. Ale na samy początek to się prześpię po prostu, żeby nie było tej nocy, szalonej nocy. Dobra, zjedzmy na pewno coś, jakiegoś kotleciora, żeby tutaj głodziku nie było. Dobrze, jest, jest, już się wyspałem, mamy dzień, świetnie, siemaneczko, witam cię, plutynku. Okej, dobra, jest, pięknie, ładnie, tam dalej ta panda siedzi, nie wiem co ona tam robi, pisaliście, że ona, nie wiem, czy ona po prostu patrzy sobie na nasz świat, czy co? Nie wiem, okej, w takim razie, słuchajcie, ja tutaj w takim razie muszę przejrzeć sobie, co tu się dzieje. Witaj, matrunerze, no siemanko, tylko kto to napisał? Mam dla ciebie niespodziankę, okej. Dziś jest Dzień Dziecka, więc postanowiłem dać ci prezent. Co? Dla mnie prezent? Ej, dla takiego łysego matrunerito prezent? Patrz, jestem łysą, nieźle, jakie jajca. Okej, poszukaj w swojej bazie wszystkiego najlepszego, dobra. Dzięki, słuchajcie, i dla każdego z was oczywiście również wszystkiego dobrego. No i dajcie znać, czy co dostaliście od właśnie tutaj na Dzień Dziecka. Więc moi drodzy, piszcie, piszcie. Okej, my idziemy do mojej starej bazy. Tam mam poszukać jakichś informacji. Czy coś znajdziemy? Co to jest? Co tu wyrosło? Co to się dzieje? Oh my god, czy wy to widzicie? Oh my god, ja muszę to pokazać, nie wiem, dla Palionowi chyba trzeba to pokazać. Co tu się wydarzyło? Patrzcie, tu woda w ogóle wyrosła jakoś i tu w środku są jakieś te wodorosty. Ej, widzieliście coś takiego w Minecrafcie? Nie wiem, może to jest efekt tego, że tutaj była woda leciała z tego, z tych latających wysep. Wpadło na wodorost i właśnie wodorost sobie wyrósł. Okej, dobrze, lecimy do... naszej bazy, do naszej bazy, którą budowaliśmy wspólnie. Dobra, ja sobie tu schodzę. Słuchajcie, to jest tajna, tajna baza. Tylko że już wszyscy o niej wiedzą, więc nie jest już tajna. Dobra, tu jakiś ktoś mnie atakuje, więc od razu nakładam mieczor. Gdzie ty jesteś? No ziomuś, patrzcie, tu się ukrył, chodź tu. Jak on się ukrył? Tutaj w jednym bloku się zespawnował, no trudno. Teraz już mu nic nie da. Dobra, kolejna sprawa, zobaczcie, mamy tutaj windę. Szukamy naszego prezentu. Czy tutaj coś jest? Tu rybki dalej sobie pływają. Są, które były cały czas. Dobra, tutaj w skrzyni coś jest? Nie ma, tu jest tylko jakaś rusztowanie, jakieś kwiatki, czerwony barwnik, nic kompletnie nie ma. Może tej skrzyni, nie, tutaj jest pusta akurat ta skrzynka. Ale wiem, że jest tutaj też skrzynia. Okej, okay. To łóżko ktoś mi naprawił, to chyba Palion nawet był. No dobra, skrzynia jest, cyk, ładnie. Dobra, armor, stędzik oczywiście ogołocony, wszystko zabrane. Dobra, ale w tych skrzynkach nie sprawdzałem. Co my tu mamy? Co my tu mamy takiego fajnego? Tu ziemniaki to sobie wsadzimy od razu. Nie, to chyba nie są prezenty. Co nie? Co nie? Co nie są prezenty? Dlatego zejdziemy sobie na dół, sprawdzimy, czy na dole coś będzie takiego. Okej, złodzimy na dół. Pyk, spadam, cyk, dobrze, jest. Mamy tą część, od gdzie po prostu były te mechanizmy różne moje. Nic nie ma, w skrzynkach kompletnie nic. A może chodzi o bone meala? Nie, mączka kostna już była, więc jej było całkiem sporo. Sprawdźmy na dole. Nie, na razie nie będę szedł. Dlatego może jeszcze to miejsce. To też miejsce jest całkiem ciekawe. A właśnie, pisaliście mi, jak ja zrobiłem tą windę. Może kiedyś wam pokażę, może byście chcieli zobaczyć. Dajcie znać w komentarzach.
ale ja się rozejrzę tutaj, w tym pomieszczeniu, gdzie mam magazyn, bo tutaj pamiętam było dużo itemków. Patrzcie, mam dużo kart wejściowych, nawet bardzo, bardzo dużo. Czy coś jeszcze? Trujący ziemniak, nic więcej. No, dobra, czyli tutaj nic kompletnie... Wow, słuchajcie, jest prezent, spoko. Mapa, prezent. Dobra, dostałem mapę jakąś w prezencie. Okej. Tutaj jest tylko jakiś iksik zaznaczony, więc w sumie nie mam do zielonego pojęcia, co tam takiego jest. Okej. Dobra, czy mamy tam i... Słuchajcie, jak to jest iksik, to podejrzewam, że tam będzie coś do szukania, do kopania. Kurczę, czy to dobry pomysł? Słuchajcie, na wszelki wypadek wezmę sobie pochodnie. Słuchajcie, czy ja mam gdzieś tutaj pochodnie jakieś? Na pewno węgiel gdzieś był. Na pewno gdzieś węgiel był. Surowce. Kompletnie jest tutaj łyso. Węgiel drzewny, ale mało, bardzo mało. W ogóle tutaj wszystko pozabierałem właśnie stąd. Więc słuchajcie, może zrobimy sobie trochę tych pochodni. Bo pochodnie mogą się nam przydać. W ogóle jak ja wyglądam, ten łysy. Łysy łeb, no. Dobra, ciśniemy na górę. No, windą się przejedziemy. Na on exclusive, patrzcie na to. Cyk, skakujemy i windą na górę. Pyk, dobra, jedziemy. Świetnie, dobrze. Czyli więcej pochodni potrzebujemy. Na pewno uda nam się coś fajnego ogarnąć tutaj. Pochodnie. Proszę was, dajcie mi pochodnie. Nie ma żadnych pochodni. O kurcze, dobra, to pożyczę od Wojana. Od Wojana chyba pożyczę. Bo chcę sprawdzić. My, jeśli wiecie, może macie pomysł, kto mógł zostawić taki właśnie prezent tutaj, właśnie na Wojanowicach dla mnie. Nie mam pojęcia. Może wy coś wiecie na ten temat? Ja kompletnie nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie. Dobra, węgla tutaj nie mam. Pożyczmy może najpierw od Paliona. Może Palionit to ma coś takiego. Na serwerze nikogo nie ma, tylko jestem ja, łysa głowa. Dobrze. Dawaj mi tutaj. Ile on ma fajerwerek? Tutaj ma czerwono-czarną wełnę, ale nie ma pochodni. Słuchajcie, nie ma węgla? Proszę cię, Palion. Okej, pochodnie są, pożyczymy sobie. Jest jeden węgiel, patyków trochę. Dobra, jest więcej węgla, więc jesteśmy ustawieni. Tutaj jest jakaś pochodnia. Dobra, zróbmy sobie dużo. O właśnie, mamy sporo. I słuchajcie, pójdziemy do tej wyspy. Znaczy na tą mapę po prostu, tam gdzie ta mapa nam pokazuje. Dobra, tą książeczkę możemy schować. Tylko, ej, w którą stronę ja mam iść? Tego nie mam pojęcia. Trzeba to ogarnąć, w którą stronę w ogóle muszę iść, żeby tą mapę zdobyć. Co ja jeszcze bym potrzebował? Jakąś zbrojkę, nie? Potrzebowałbym zbrojkę na pewno. Jedzenia jako tako mam. Może nawet rzucimy do pieca? Nie, akurat węgla już nie ma. Dobra, czyli tego węgla mamy za mało. Pożyczmy sobie jedną zbrojkę, słuchajcie. Pożyczymy sobie zbrojkę, nawet tą z enchantowanymi spodniami, którą mam tutaj. Wiem, ja ją oddam, ja ją już naprawiłem w poprzednim odcinku, ale zrobimy to po prostu teraz, żeby było troszkę szybciej. I słuchajcie, no jest zgieł, bo patrzcie, nie wiem, w którą stronę iść normalnie z tą mapą. Kurczę. Słuchajcie, czy to jest w tamtym kierunku? Nie, bo ja widzę pustynię. Pustynia jest w tamtym kierunku. Chodźcie się, przejdziemy po prostu tam i sprawdzimy, czy faktycznie... O, patrzcie, pojawiło się. Patrzcie, czy wy widzicie, to w lewym dolnym rogu mapy mamy tego taki znacznik. O, nawet się przesuwa. Patrzcie, tu zniknął, tu się pojawia. Zniknął, pojawia się. Dosłownie w tym kierunku. Czyli mamy iść tam. Dobrze mówię? Dobrze mówię? Czekaj, czy ja dobrze mówię? Dobra, przejdźmy przez moją tutaj tą część, posiadłość, którą ja tu sobie miałem. Pójdziemy o tam i zaraz sprawdzimy, czy pojawi się mój znacznik. Dobra, bo to jest gdzieś na takiej wysokości. Jak widzicie, ja się przesuwam tutaj, w tym kierunku, to on idzie w górę. Tam jest jakaś lawa. Tutaj. O, tutaj w tym miejscu. No dobra, idziemy tam. Idziemy od razu, przejdziemy sobie. Okej. Patrzcie, od razu na mnie patrzą, chyba chcą ze mną walczyć, ziomeczki. Ziomeczki, chcecie ze mną walczyć? Nie może tak być, że chcecie ze mną walczyć. Owieczka, ej, czy to jest Lucy? Ej, bo jak teraz znalazłem Lucy, to jest normalnie. Lucy? Czy ty? Nie, to nie jest owieczka Lucy, no dobra. Więc słuchajcie, idziemy. Przejdę się tutaj jakoś. No ale dziwne, bo tam mam... Patrzcie, pająk się na mnie ten czai.
Dobra, nie. Idziemy tutaj. Spoko, dobrze, że wziąłem tą zbrojkę, bo kurczę, jak będę musiał z kimś walczyć, to będę miał chociaż jakoś się bronić, nie? Dobra, mamy jakąś tutaj lawę. Czy to ta lawa jest gdzieś na... Okej, dobra, patrzcie, że tam ten znacznik na mapie powiększył się, więc bardzo prawdopodobne, że się zbliżamy do tego miejsca, w którym oczywiście będziemy... Okej, czy to jest to? Patrzcie, jest, już na mapie jestem i jest X. Słuchajcie, mamy tutaj X-a, czy ja mam... Dobra, rozwalam to szybko. Słuchajcie, tu czeka na mnie prezent jakiś, nie wiem od kogo, ale z chęcią bym sprawdził. Dobra, kopiemy... Wow, już myślałem, że w lawę wpływam, wlatuję. Dobra, mamy więcej węgla, chyba spoko, bo bardzo dużo tego węgla mi brakowało. Okej, co to za prezent? Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest ten węgiel? Ty, ale tutaj jest kopalnia, spoko. Ej, tutaj jest w ogóle nieodkryta kopalnia. Ależ to siwo. Słuchajcie, no kompletnie najsik. Tutaj widzę, że się kończy akurat ta kopalnia, ale pod Wojanowicami znaleźć nieodkrytą kopalnię to jest kompletny sztos, wiecie co? Dobra, tu widzę, że jest troszkę niżej, więc może byśmy po prostu sobie tam kiedyś poszli, ale to, nie wiem, tu mnie coś ciekawi. Patrzcie, tutaj jest trochę rozwalone. Okej, tutaj też się kończy jeden tor. No dobra, a co mamy niżej? Co mamy niżej? Czy coś niżej jest? Jeszcze niżej! Wow! Patrzcie! Tutaj jest pajęczyna. Okej. Co dalej? Co dalej? Czy ja coś znajdę ciekawego? Nie mam pojęcia. Możemy pochodzić, poszukać czegoś, ale wiecie co? Zaczniemy od góry, jak coś pójdziemy po prostu niżej. Nie gadaj, że tam jest ten pająk. Pająki są. Slajmy. Dobra. Słyszę slajmy. Dobra, jest creeper. Chodź creeperze, okej. Dobra, wybuch sobie, słuchajcie. Czyli pajęczyna fajnie amortyzuje ten uderzenie tego creepera. Ja słyszę gdzieś tutaj tego slajma. Gdzieś tutaj jest slime i to ogromny. Dobra, rozwalamy go, słuchajcie. Bo akurat slime bloków jest mało. Dobra, coś mnie uderzyło, nie wiem nawet co. Czy to jest ten slime? Okej, to chyba jest ten slime. Wow, slimik naprawdę tutaj, patrzcie, on mnie atakuje nawet przez ścianę. Tu jest pająk, o kurcze, i jeszcze chciał skoczyć na mnie, ty gadzino, ty. Okej, dobra, musimy to jakoś porobić ich, tych pająków. Wow, kolejny, ja cię nie mogę. Dobra, zróbmy tak, patrzcie, tu postawimy. Te pająki muszę rozwalić, bo inaczej one mnie zatrują, słuchajcie, one są trujące. One potrafią zatruć człowieka. Dobra, slajmy, ja ciebie pokonam. Fajnie, słuchajcie, naprawdę epicka jest ta kopalnia. Ła! Coś mnie uderzyło. Dobra, tu są pająki. O kurcze, wy pająki. A to pająki chyba mnie atakowały, tylko przy ścianę jakoś dziwnie. Dobra, rozwalę was. Pokonam. Dobra, slajmik, pyk. Świetnie. Dobra, ja sobie zrobię tutaj wejście do nich i będziemy mogli dalej ich atakować. Pyk, masz tu slajmy. Cyk. Zobacz, jaki ja jestem koksik. Nie ma cwaniaka. Najsik. Patrzcie, mam slime bloków kompletnie dużo. Najsik. Tutaj widzę, że się chyba kończy wszystko. Dobrze, więc wracamy, słuchajcie, wracamy, ewentualnie mogę iść dalej, no ale na sam początek przejrzyjmy te miejsce. Może gdzieś tutaj będą jakieś jakieś randomowe skrzyneczki. Fajnie by było znaleźć jakąś skrzyneczkę, bo w tych skrzynkach są dużo name tagów, takie rzeczy, więc fajnie by było mi dostać taką, nie? Okej. Dobra, co dalej? Co dalej będzie? Tutaj mamy w dół zejście. Spoczy. Nie wiem, ja już się pomału gubię, powiem wam szczerze. Dobra, widzę, że tutaj Batman lata. Jest skrzynia. Patrzcie, mamy tutaj jakieś fajne itemy, spoko, dobra, biorę je od razu. Mogą mi się przydać. Złoto, jest name tag, patrzcie, name tagi dostaliśmy, świetnie. Pochodnie nawet, patrz na to. Węgiel, najsik. Dobra, czyli co, bierzemy to wszystko. Czy coś jeszcze tutaj ja znajdę? Okej. Widzę, że całkiem tutaj jest groźniawo. Spoko. Ja lubię, słuchajcie, eksplorować kopalnie, bo można powalczyć, można dużo fajnych itemasów zdobyć. Okej, tu widzę
jest chyba kolejny, słuchajcie, pająkowy ten grinder, nie? Mob grinder. Nie mob grinder, tylko spawner pająków. Dobrze, więc musimy to rozwalić. Najlepiej właśnie się rozwala chyba mieczem, nie? Tę pajęczynę. O, tak. Dobra, postawmy tutaj dużo pochodni, żeby rozświetlić to. Żeby się nic nie zespawnowało nam w tym przypadku teraz. Okej, jest. Czy tam dalej coś będzie? Nie mam, nie mam w ogóle przejścia. Musiałbym coś takiego zrobić. Rozwalić to. I wtedy mogę przejść. Dobra, tutaj... Jaki kanion kozacki! Ej! Sztos! Patrz, jaki kanion kozacki tu w ogóle znalazłem. Ha, świetnie! Dobra. Czy coś jeszcze jest? Tam dalej mogę iść w sumie. Dobra, pójdziemy tam. Do kanionu na razie nie chcę schodzić. Przeszedłbym się może w tym kierunku dalej. O! Nie, to jest kanion. Patrzcie na to. Jaki ogromny! O, to dużo itemasów możemy zdobyć teraz, konkretnie dużo. Pięknie, ładnie. Dobrze, czyli co, szukamy dalej jakichś skrzyneczek. Może te skrzyneczki gdzieś tutaj będą. Chyba, wydaje mi się, że dużo się powinno spawnować właśnie w takich dungeonach jak to. Okej, czy ja tam dalej przejdę, czy tam już byłem? Wiecie co, na razie chyba wrócę sobie. Jak coś, po prostu będę dalej kopał. Tutaj się kończy akurat ścieżka, chyba, że może coś jest dalej. Nie, tam dalej już nic nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Okej, jak nie ma, to nie ma, to wracamy. O, prawie spadłem. Aż mnie normalnie lęk tutaj po prostu przeleciał. Dobrze, i co tutaj jest? Czekaj, muszę coś zjeść. Tam dalej jest coś. Okej, jest skrzynia, jest skrzynia. What? Jakie itemy? Co? Patrzcie, ile znaczników. Patrz. Znaczników ile? 8 tutaj było i zaklęte jabłko. Patrzcie, to temy dostałem nawet. Te widmo strzały, spoko, dobra, bierzemy to. Diaksy też weźmiemy ze sobą. Czekaj, czy jakoś mogę coś jeszcze tutaj wyrzucić, żeby nie brać? Bez sensu, dobra, to mi może się przydać. To może się przydać kompletnie. Dobra, pańczyny, nici, dobra, to wywalamy. Weźmiemy sobie to. I jeszcze jeden totem, słuchajcie, ten totem jest kozacki. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek graliście z totemem, ale naprawdę jest to przekozacka sprawa, ponieważ no, w dosyć fajny sposób możecie przeżyć w każdej sytuacji. Jak widzicie, udało mi się zdobyć prezent i to jest mój prezent na Dzień Dziecka. Dajcie znać, jaki dla was jest właśnie, jaki wy dostaliście prezencior. Jeśli chcecie właśnie, możecie sobie wbić do mojego sklepu matrunertitris.com, wbijajcie, obczajcie sobie rzeczy, może coś wam się spodoba, abyście chcieli sobie ogarnąć. Co? Kolejny, patrzcie, mob grinder. Tutaj pająki są kolejne. Może dałoby radę to wykorzystać, słuchajcie, zrobić jakiś ekspiarkę czy coś takiego. Kompletnie ekstra akcja, nie? Dobrze, tutaj postawmy więcej pochodni, bo te mobki się tutaj pospawnują i będzie kompletna kicha. Kompletna kicha. Dobrze. Przejdźmy dalej. Czy coś jeszcze znajdziemy? Chyba nie. Patrzcie tam, jak to elegancko wygląda w ogóle. Patrzcie, olch siza, elegancki. Okej, czyli w sumie to chyba już jest koniec. Wow, jeszcze jakieś dźwięki. Nie wiem, co to był za dźwięk. Nieważne. Tu chyba już się kończy nasz. Patrzcie, to się wszystko chyba już kończy. Dobra, ale węgla, jak tu jest kozacko dużo. Dobra, ja będę musiał, słuchajcie, tutaj przyjść po węgiel. Ale z kill-offem z fortuną, żeby mieć tego jak najwięcej. Dobra, patrzcie. Wow! Pająk, jak on się na mnie tutaj chciał wskoczyć, kurczę, gościu. O ty, pająk skacze. Jak skacze, skubaniec. Dobra, tu widzicie. Jest kolejny jakiś kanionek. Spoko, spoko, w ogóle gdzie ja jestem? Ty, jestem pod Wojanowicami? Nie gadajcie, że tu są Wojanowice. Ej, 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 to by było kozak, jakby tutaj było wejście do Wojanowic. Dobra. Jest tu skrzynka. Dobra, to ta skrzynka, to, którą już miałem. Słuchajcie, więc trzeba wychodzić. Czy tam ktoś był? Nie. Dobra. Patrzcie, kolejny kolejne pająki. Jaki kozak. Ja cię nie mogę, jak tego jest mnóstwo. Dobra, pająko, ja ciebie rozwalam. Nie, nie będę rozwalał tego. Wiecie co, tego spawnera nie, spawnerów nie trzeba rozwalać. Wystarczy właśnie zrobić to tak, w taki sposób. Postawić dużo pochodni, żeby tutaj się po prostu wszystko ładnie... co ma się zrespić, niech się zrespi, ale to przyhamuje trochę te respienie tych mobów.
Okej, jak on wisi, patrz jaki tu mnie to perzo. Okej. Tu jest zejście jeszcze niżej, ale to chyba koniec dróżki. Więc słuchajcie, naprawdę fajnie, bo bardzo, bardzo dużo zwiedziliśmy i kompletnie jesteśmy do przodu. Dostaliśmy dużo diaksów, więc fajny prezent, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, co możemy z tymi diaksikami zrobić. Jeśli macie jakiś pomysł, dajcie mi oczywiście w komentarzach znać. Ja oczywiście będę to czytał, więc na pewno jakoś dobrze to rozplanujecie, co? Dobrze rozplanujecie. Tutaj jeszcze nie byłem. Dobra. Czyli to jest koniec. Słuchajcie, chyba to jest koniec naszej wycieczki. Dobra. Ja w takim razie wracam do Wojanowic. Tam, słuchajcie, będę musiał ogarnąć parę spraw jeszcze. Czekaj, czy ja się przybiję tu? O kurczę, prawie w lawę wskoczyłem. Nieźle. Dobra, tutaj przejdę, spoko. Czyli tu jest gdzieś wyjście. Dobra, mamy to, słuchajcie, prezenty się udały, więc kompletnie jestem zaskoczony. I jeśli ktoś, właśnie może to Wojan albo Palion, nie wiem, dajcie znać, czy wiecie, kto to mógł to zrobić. W takim razie to by było na tyle. Dzięki za uwagę, ja jestem matrunerito.pl. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i co? Widzimy się w kolejnych. Pamiętajcie, żeby wbić na mój drugi kanał, tam mamy serię właśnie z Kickiem i z innymi postaciami, więc więcej nie będę wam mówił, naprawdę kozacka sprawa. Dzięki za uwagę, ja jestem matrunerito.pl, wbijajcie oczywiście do mojego sklepu, macie link w opisie. Niech Eldorado będzie z wami, do zobaczenia, pa, pa!